Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te piękne głosy należą do dwóch pań. Suzana Jara. Dobry wieczór, tak to ja. Jeszcze raz, tak. I Hanka Wójciak. A Hanka to ta druga. Tak, jesteśmy właśnie po koncercie Blue Lamp. Na początek pytanie, jak samopoczucie? Ja jestem zmęczona, przyznaję, ale to jest z tym związane, że już tutaj jesteśmy od kilku dni. Zwiedzamy, chodzimy, szukamy fajnych miejsc, odwiedzamy puby, śpiewamy. W związku z tym staramy się cieszyć każdą chwilą spędzoną w Szkocji, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz. No i dzisiaj emocjonalny koncert, ale myślę udany. Także za chwileczkę łóżeczko. No i myślę, że trzeba się dzisiaj wyspać. Ale generalnie jest dobrze. Ja się czuję fantastycznie. Tak. Pokrótce. Tak, krótko i na temat. Właśnie jak wysłuchałam, miałam w głowie takie pytanie, jak się wam udaje tak płynnie przechodzić z jednego języka do drugiego? No u mnie to akurat jest tak, że to było dosyć naturalne, no bo w domu mówiło się gwarą, no to mogę teraz coś się na przykład gwarą powiedzieć. I tak to właśnie jest. Obracam się ku mamie, godą po góralsku, a jak ktoś na przykład jest tak, jak tutaj nasza pani redaktor, mówi czysto po polsku, to obracam się i kończę już czystą polszczyzną. Naturalna sytuacja. Tak, a Suzana? A no cóż, u mnie też to jest naturalne, bo urodziłam się jako dziecko trzyjęzyczne i to już po prostu tak zostało. A później się douczyłam innych języków. Dla swojego męża na przykład łemkowskiego się nauczyłam, tak, żeby z nim rozmawiać po łemkowsku, bo język niestety umiera. Jest to jeden z tych takich wyjątkowych języków. Mhm. Także trzeba podtrzymywać, więc z mężem rozmawiamy nie po polsku, nie po ukraińsku, nie w moim ojczystym, tylko właśnie w jego ojczystym łemkowskim języku. Pięknie, to jest w Polsce. Tak, Łemkowie mieszkają w Polsce, to jest etniczna autochtoni, etniczna grupa Rusinów, a zamieszkała w Beskidzie Miejskim. Mhm, tak. A czy ty, Hanka, mówisz gwarą w domu? Tak, w domu się mówi gwarą, między rodzicami tak se urodzomy, urodzać to znaczy właśnie rozmawiać. No, zawsze też u nas byli w domu goście przyjezdni, no więc wtedy rozmawiało się z nimi po tak zwanemu po cepersku, albo po polsku, bo u nas się goda albo po góralsku, albo po polsku, tak się wszyscy śmiali. Ja jestem ceper. Na przykład tak, Zuzanka to jest ceper, no bo nie jest góralką, prawda? Ceper. Ceperka. Ceperka. Ale śwarno ceperka. Dobrze, dzisiaj występujecie pod szyldem, że tak powiem, sza. Sza, tak. Ale brakuje A. No faktycznie, może wyjaśnimy. A to jest element zagadkowy. Tak. Generalnie nazwę wymyślił nam Paweł Małecki. Właściwie czyli mąż Zuzki. Tak, on po prostu pozbierał jakby, próbowaliśmy jakoś fajnie ułożyć pierwsze litery naszych imion i faktycznie najfajniej wyszło sza, bo to oznacza tak, ciszę, sza, taki spokój, a może taką ciszę przed burzą. Tak, otóż S to jest Susana, proste. H to jest Hanka, proste. A to jest taki element, taki, który się zmienia, chociaż na początku on był bardzo konkretnie określony. Była to Agata Siemaszko. Mhm. Tak. No, ale Agatka urodziła piękne dzieciątko i jest teraz zajęta. I zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast ja tylko jeszcze dodam do tego, że tak naprawdę my jesteśmy z Zuzią pomysłodawczyniami tego wspólnego projektu, bo myślę, że tutaj spokojnie też jakby w imieniu Zuzi mogę powiedzieć, może to nieskromnie zabrzmi, ale obie jesteśmy sobą zafascynowane, zaprzyjaźnione, tak. Lubimy swoją twórczość i postanowiliśmy wspólnie śpiewać. Agatka się nam zamarzyła, no ale z racji tego, że teraz nie może koncertować, a my bardzo chcemy dalej grać, no to po prostu będziemy występować razem i będziemy zapraszać wspaniałych muzyków z tej sceny, nazwijmy to około etnicznej, chociaż to jest osobny temat, do współpracy, tak. Ale podstawą są właśnie te dwa głosy. Głosy Hanki i głosy Suzany, które wybrzmiewają w różnych językach. Współpracujecie razem od marca zeszłego roku, tak? To był pierwszy koncert, tak. 8 marca w Dzień Kobiet zagrałyśmy. Tak, a Jacek kiedy do was dołączył? Jacek to jest część mojego zespołu. Specjalny element. Tak, to jest właśnie, no, to jest właśnie jeden z tych muzyków, którego zaprosiliśmy akurat tutaj do występów w Aberdeen i w Edynburgu. Jacek na co dzień koncertuje ze mną, z moją kapelą, ale też na przykład wcześniej graliśmy z muzykiem, który bardziej jest związany z Suzanną, z Pawłem Harańczykiem. Pianista, fantastyczny pianista, tak. Graliśmy też z Mirkiem Rajter, Mirosław Raj, to jest cymbalista, mąż Agaty.
No a dalej zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze z kimś grałyśmy? Tak, z Szymonem Piotrowskim, perkusistą. Tak, jeszcze grałyśmy nawet we czwórkę, czyli było pianino Paweł Harańczyk i Szymon Piotrowski, który grał na perkusie. Nie chcemy się zamykać, to ma być taki projekt otwarty. My chcemy tutaj się mocno trzymać z Zuzką i myślę, że tak będzie zawsze. Natomiast chcemy się wiązać z fajnymi ludźmi, bo myślę, że to jest po prostu inspirujące. Można powiedzieć tak. Suzana, Hanka, a co będzie dalej, zobaczymy. Jakie fajne. Tak pomyślałam sobie jeszcze, że nie wspomniałyście o jednym. Połączyło z Kraków, tak? No tak, mieszkamy rzeczywiście w Krakowie. Mimo, że urodziłyśmy się gdzie indziej, no to to miasto nas połączyło. Tam się spotkałyśmy. Tak. Tak, podczas studiów? Nie, później już byłam po studiach. No to było kilka lat temu tak naprawdę. To teraz tak nie wygrzebimy z pamięci, ale my się spotkaliśmy, może szybciutko tylko opowiem, że przez taką wspólną koleżankę zaprosiłam Suzanę do programu, bo powiedziała mi o niej, że jest taka fantastyczna dziewczyna z cudownym głosem. No i ja ją zaprosiłam do programu mojego w Radiu Kraków, bo jestem redaktorką Radia Kraków. I Zuzia przyszła i śpiewała tam na żywo. Improwizowałyśmy sobie jeszcze właśnie z Angelą Gaber, dzięki której Zuzię poznałam. No i wtedy się to wszystko zaczęło i ja pomyślałam sobie, Boże, ja mam ciary, ja mam cały czas ciary. Ja chcę tak mieć taką dziewczynę bliżej siebie, ale wtedy jeszcze nie było do tego przestrzeni, więc to tak troszkę musiało poczekać, a później stwierdziłyśmy, nie, to jest ten moment, nie trzeba marnować czasu, trzeba coś robić razem. Zgadza się, tak. No myśmy z Angelą długie lata śpiewały w takim zespole kobiecym, powiedzmy od 10 do 15 kobiet zazwyczaj na scenie, a cappella, naturalne, autentyczne głosy i ludowe pieśni Karpat. I tam się z Angelą poznałyśmy i no i tak, a później Angela poznała mnie z Hanką. No i tak się potoczyło. Porozmawiamy teraz o waszym repertuarze. Wykonujecie przeróżne przyśpiewki, tak? Piosenki góralskie, huculskie, bojkowskie, słowackie. Tak? Słowacki śpiewa Agata, kiedy z nami śpiewa. To wtedy tak, faktycznie Agata śpiewa takie też również słowackie przyśpiewki. A my głównie z Hanką to co dla nas naturalne. Bo ty powiedziałaś o przyśpiewkach, bo przyśpiewki to jest jedno, czyli takie krótkie formy dwuwersowe zazwyczaj. No a piosenki to już wiadomo, troszkę bardziej rozbudowana forma. Tak. Dzisiaj nie było przyśpiewek, prawda? Były przyśpiewki na początku. Na samym początku ja śpiewam po góralsku, a Zuzia śpiewała w... Ja śpiewałam po huculsku jedną przyśpiewkę, a drugą po bojkowsku. To był taki trochę element, że tak powiem, zaskoczenia, bo tutaj była muzyka na scenie, nie było wokalistek. Nagle się wyłoniły gdzieś z tłumu. No tak, wytłumaczymy słuchaczom, którzy nie byli wczoraj, że jakby takim, no tak sobie wymyśliłyśmy, że będziemy śpiewać w naturalny sposób, czyli bez mikrofonu, tak zaczniemy ten, wystartujemy w ten sposób, że właśnie zaśpiewamy bez tego podłączenia, prawda? A później już, no wiadomo, estrada się rządzi swoimi prawami, ale trzeba pamiętać o tym, że śpiewanie wymyślono już bardzo, bardzo dawno temu. Ja w ogóle śmiem twierdzić, że to był pierwszy język, bo krzyk, kiedy się rodzimy, no to ja uważam, że to jest jakaś forma takiego właśnie wręcz śpiewu pierwszego, zanim jeszcze potrafimy ubierać to, co, to, zanim się uczymy języka, prawda? Więc ja uważam, że śpiew jest czymś bardzo pierwotnym. No i trzeba pamiętać o tym, że dawniej się śpiewało bez mikrofonów. No i do tego troszkę też nawiązujemy i pokazujemy przy okazji część właśnie tych, może ja powiem od siebie, że pokazuję to, z czego wyrosłam, no bo rosłam w kulturze góralskiej, gdzie te śpiewki były tak, są czymś takim powszednim. Na każdym weselu, na każdych chrzcinach się śpiewa śpiewki i nawet jak ktoś się nie zna, to łatwo się może przyłączyć, bo to jest krótkie, powtarza się drugą strofę. No i to jest właśnie element naszej kultury góralskiej. Bo u Zuzi to jest troszkę również, inaczej. Również i w Ukrainie, i na Łękowynie takie przyśpiewki funkcjonują, są żywe. Ludzie je bardzo lubią, dlatego że takie przyśpiewki można śpiewać w kółko. Niegdyś taka przyśpiewka, dlaczego też wychodziłyśmy z... No nie stałyśmy na scenie, tylko wychodziłyśmy jakby spoza sceny i w odległości od siebie. No bo kiedyś taka przyśpiewka służyła do komunikacji między babą na jednej górze, a babą na drugiej górze. Jak się nie mogły zejść, to sobie konkretnie zachucały, co tam u ciebie. No i wiadomo, był taki telefon niegdysiejszy. No tak, dokładnie. U nas to taka sama funkcja. Kiedy jeszcze górale byli na halach pasterskich, no to jakże mogli dać znać, że Józek jest tutok. No to się albo wyskało, czyli to... To jest wyskanie, to jest akurat damskie wykonanie. Albo się po prostu śpiewało, komunikowało się śpiewem swoją obecność, prawda? No, tak to było. Bojkinie też mają takie... Po góralsku się mówi łyskanie? Wyskanie. A wy, u was? Jest jakieś słowo osobne na to? Wiwkania, tak. Bojkinie wiwka, ale to jest bardzo podobne. Takie...
w zależności jak tam kobitka zaintonuje, druga wie, co się dzieje. No tak to jest między kobietami. Widzą troszeczkę więcej niż te chłopy. To prawda, bardzo intrygujące są te wasze opowieści. Jak byście określiły swój styl, styl wykonawczy? Ja w sumie... No to właśnie. Jest nasz styl, bo to jest taka kompilacja różnych, wydaje mi się, i gatunków muzycznych, i języków, i stylów, i czasami, że tak powiem, czysto po ludowemu coś zaśpiewamy, w sensie tak w cudzysłowiu, po białemu, czy tam po jakiemu, a czasami stylizujemy ten głos, a czasami jeszcze po jakiemuś, więc sporo różnych kolorowych elementów się składa na ten nasz styl, ale właśnie na tym to polega. To jest bardzo ważne, bo dla nas jest ważna wielokulturowość, poznawanie innych kultur, innych ludzi. Mhm. Otwartość. Mhm. Ja się tutaj z Suzanką zgadzam, co mnie też bardzo cieszy. My możemy zaśpiewać w swoich, jakby Zuzia śpiewa oczywiście w swoich dobrze znanych językach. Ja śpiewam w swojej gwarze i po polsku to jest oczywiście ten łącznik nasz. Natomiast tutaj nie mieliśmy, to nie jest jakby, naszym zamiarem nie jest jakby odtwarzanie czegoś, prawda? Bo wtedy bym ja nie mogła zaśpiewać na przykład po ukraińsku czy po łemkowsku. Wiadomo, że ja nie jestem w stanie tak zaśpiewać tych akcentów jak Zuzia. Ale chyba nam chodzi tak naprawdę o spotkanie, o to, żeby robić coś wspólnie, żeby to przekazywać, żeby też troszkę, ja tak od siebie powiem, nie wiem, czy się Zuzia zgodzi, ale żeby właśnie ludziom to też uświadamiać, że ważne, żeby się spotkać, żeby śpiewać. Śpiewanie jest tak ważne. Nawet mówię teraz do tych, którzy nie śpiewają profesjonalnie, śpiewajcie. To daje dużo frajdy, to są endorfiny, to sprawia, to przecież miało dawniej funkcję właśnie wspólnotową. Ludzie się spotykali i śpiewali przy tych wszystkich czynnościach, typu tam darcie pierza i tak dalej. Nie zapominajmy o tym. Myślę, że jesteśmy przez to czasami tak właśnie coraz bardziej samotni, że zapomnieliśmy o tym, jak łatwo się można spotkać, na przykład właśnie przy wspólnej śpiewce, przy czymś takim. I dlatego to jest właśnie to. O to nam chodzi. Dzisiaj była taka okazja właśnie. Ludzie śpiewali. Hej, na przykład. Tak. Czasami się bardzo udzielali. To było bardzo, bardzo miłe i było nam dobrze z tym, że się nie wstydzą, tylko śpiewają z nami. Bo publiczność też daje nam dużą energię. Mhm. Koncert nie jest tylko zasługą artysty, czy jak zwał, tak zwał, muzyka. Koncert jest zasługą wszystkich obecnych. A czasami również nieobecnych. Jak to jest z tymi nieobecnymi? No, tak, bo to w ogóle można szeroko rozumieć, bo na przykład, no to ja może od siebie powiem, że chociażby śpiewana dzisiaj przez nas piosenka Matulu, no nie byłoby tej piosenki, gdyby nie mama, która jest dzisiaj na przykład daleko, prawda, jeśli myśleć o przyszłości, ona mi kiedyś odejdzie, prawda, jak każda mama, no, niektóre odchodzą szybciej, niektóre odchodzą później, ale jest to część życia, więc myślę, że im będziemy mieć więcej lat, myślę, że te pieśni będą coraz bardziej dojrzalsze, bo my będziemy się coraz bardziej uczyć życia i tak naprawdę śpiewamy o tym, co każdego dotyka. Dotyka nas śmierć, samotność często, ale też i miłość, i radość. I ja bym na przykład strasznie chciała, żeby ludzie nas nie traktowali, że my jesteśmy takie do podziwiania, bo my robimy i śpiewamy o tym, co każdy przeżywa. Każdy nasz słuchacz, który do nas przychodzi. Czy jemu się to spodoba, to tego nie wiemy, ale przecież czerpiemy z tego, co jest nasze, wspólne. Skąd czerpiecie inspirację? Oczywiście z życia, tak? Z życia, ze śmierci. Bo Hanka na przykład potrafi fantastycznie pisać o śmierci. I w taki sposób stworzyć piosenkę, że ona nie będzie ciężka, patetyczna i obolała, że tak powiem, tylko lekka, przyjemna i pouczająca. Także śmierć też jest bardzo ważna. Inspiracje, przyroda, ludzie, podróże, przyjaciele, rodzina, wszystko, co nas otacza. No tutaj Hania co prawda miała wszystkie swoje autorskie, ja miałam swoich autorskich kilka, również śpiewam piosenki innych autorów. Dzisiaj były dwie piosenki Petra Murianki. Oraz ja bardzo lubię przewracać do góry nogami tradycyjne piosenki. Pracowywać je na nowo, inaczej. Nie tak, jak się tradycyjnie je śpiewa, tylko pododawać różnych elementów, różnych gatunków, stylów. Wspominałaś o przyrodzie. Tą przyrodę bardzo, bardzo mocno słychać w waszych piosenkach. Naśladujecie ptaki. Znaczy w ogóle myślę, że nasz projekt będzie się rozwijał w tę stronę także, takiego troszkę śpiewu eksperymentalnego, gdzie będzie troszkę więcej miejsca na improwizację. No na pewno się tego nie boimy i myślę, że to też jest jakaś taka wspólna płaszczyzna z Zuzią, że obie lubimy eksperymentować z głosem. Zgadza się.
Chciałam zauważyć, że sprawiało to naprawdę dużo radości widowni. Dzisiaj głosy. Ptaszki? A, tak, no bo to jest coś może takiego nieoczekiwanego, może to, nie wiem, no ale to, jeżeli się podobało, no to chyba dobrze. Tak. Poza tym ptak to jest w ogóle takie, kiedy ptak śpiewa, to znaczy, że jest życie, jest powietrze, że jest fajnie, no jest nadzieja. No i też on się chyba kojarzy ze ślebodą. Śleboda to po góralsku wolność. Tak, zdecydowanie. I może to tak wszystko się właśnie łączy. Tak naprawdę to też jest troszkę tak z muzykowaniem i ze wszystkim, co się robi, że później jak się spotyka drugiego człowieka, to on sobie sam dodaje własne sensy i interpretacje. Tak. I to jest fajne. Także co tam Państwo wysłyszą w muzyce, to tam to najpewniej jest, nawet jak my tego nie słyszymy. Zgadza się. Tak. Tak, i tym pozytywnym akcentem zakończymy, ale może jeszcze nie. Jakie macie plany na przyszłość? Jakie macie marzenia? O, to Zuzia zacznie. Jutro gramy w Edynburgu koncert. Jesteśmy bardzo z tego powodu szczęśliwe. Później zwiedzamy przepiękną Szkocję. Naprawdę jest przepiękna. I cóż, i wracamy do Krakowa, a później każda w swoją stronę, a później znowu się zejdziemy, coś pogramy. No różnie. Życie. No. Ja też bym może jakoś nie wybiegała daleko w przyszłość. Na pewno mam ochotę jak najwięcej śpiewać z Zuzią. Mam też swój zespół, z którym też chciałabym się rozwijać. Chciałabym mieć, jeżeli pytasz o marzenia, to chciałabym mieć troszkę więcej czasu, kiedy jest tylko cisza, kiedy mogę popisać piosenki, albo nawet jak nie piszę, to zwyczajnie się zastanowić troszkę nad sobą i nad światem. I taki mam plan, żeby siebie samą ulepszać, ale tak bez przesady, bo też nie chciałabym tak się żyłować. Po prostu chciałabym siebie tak przyjąć, jaka jestem, więcej czytać, więcej robić, ale nie być za bardzo surową dla siebie. To jest takie moje marzenie na całe życie. Chciałabym być bardziej czuła dla siebie i dla swoich bliskich i też obcych, nazwijmy to, których spotykam, a może dzięki nim coś się w moim życiu dzieje złego, dobrego i na odwrót. Chciałabym się uczyć i być otwarta na to, co mi życie przynosi. Nie zamykać się tylko na swój świat, na to, co już wiem, żeby mi to nie przesłaniało innych poglądów, innych światów, innych ludzi. Bo myślę, że to jest bardzo potrzebne i w muzyce, i w czymkolwiek nie robimy, żeby słuchać, po prostu słuchać. Więc chciałabym więcej słuchać. O, takie mam marzenie i myślę, że to będzie aktualne przez całe życie. W takim razie ja wam życzę, żebyśmy wasze marzenia spełniły wam, ale jeszcze chciałam jedną dodać. Zapomniałam wam powiedzieć, że tuż po zakończeniu koncertu rozmawiałam z kilkoma osobami, to jest Szkotami. Jedna osoba powiedziała, jak będziesz z nim rozmawiać, to proszę im powiedz, że było bardzo piękne i był to najlepszy koncert. Jakikolwiek tutaj był. No to grubo, jakby powiedział mój drogi Paweł Harańczyk, pianista. Grubo, grubo. No cóż, to życzymy wszystkim, którzy byli, których nie było, dużo zdrowia i siły, abyśmy się mogli spotykać. Podpisuję się pod życzeniami. Bardzo dziękuję wam za rozmowę i oczywiście życzę wam wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i udanego koncertu w Edynburgu. Wszystkiego dobrego, a ja tylko zaproszę tych z Państwa, którzy nie byli, a którym daleko jest do Polski, że może akurat znajdą nas na YouTubie. Można pisać zarówno Suzana Jara, jak i Hanka Wójciak, albo SHA, S-H-A. Jesteśmy na Facebooku, na YouTubie. To też ważne, żeby się jakoś spotykać. Jeżeli Państwo są zaciekawieni, to my tutaj nieśmiało proponujemy, że można nas gdzieś znaleźć, trochę koncertujemy, możemy się spotkać gdzieś jeszcze razem. Tak, a jutro w Edynburgu. Kochamy was bardzo wszystkich. Super, dziękuję. Dzięki serdecznie. Słuchacie Śniadanie po polsku.